No to był mój pierwszy magnetofon. Prawda, no toporne urządzenie niby. Otwiera się każdy, że tak powiem, nieznający się miał dostęp do tego, tak więc było to odważne posunięcie ze strony konstruktorów. My oczywiście z jednoczenia Unitra na licencji niemieckiego Grundiga wkłada się polską kasetę z Filona. O, trochę mi ręce drżą, ale to nic. Aha, bo to nie ten, przepraszam, nie ten mechanizm, to się tak wsadza. Tak, wkłada, start. No, przewód niepodłączony nie będzie grał, oczywiście. Oława niby na wodzie pływała, bo przecież rzeka Odra, rzeka Oława, ale kąpać się nie było gdzie. Dlatego też władze ówczesne miasta zabiegały o to, żeby kąpielisko, bo tak ono nosiło nazwę, zostało wybudowane w Oławie. Wiadomo było, że potrzeba około, projektant wyliczył, około 1000 ton cementu. Płyta zabezpieczająca, żelbetonowa, 120 metrów długa i 50 szeroka, na bazie której była poduszka piaskowa i posadowiona niska basenu. 50 na 40 część głęboka dla pływających i 50 na 40 część płytka dla niepływających. Także to jest dosyć dużo wody, plus brodzik dla dzieci. Z satysfakcją mogę popatrzeć na to, że to konstrukcyjnie wszystko tam zachowało się. W mojej kolekcji znajduje się także Bartek, zielony telefon o ładnym designie. Prawda? O, ciekawy był sposób wybierania. Dlaczego zrezygnowano z kręciołka na rzecz cyferblatu? Po prostu wykręcanie na przykład kierunkowego bla 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 trwało 3 minuty, a nie pół minuty. Bo żeby wykręcić się takim kręciołkiem, to trzeba było się trochę nakręcić. Telefon można było położyć albo na biurku, albo... sekundę... albo obrócić naszego kręciołka i powiesić na ścianie. Bo techniczne rzeczy były zlecane wykonawcom, którzy się specjalizowali w tym zakresie, ale było dużo prac ziemnych, niwelacyjnych, prac no, tak zwanej małej architektury. I tutaj gro wykonywane były w czynie społecznym. Powstał tak zwany Społeczny Komitet Budowy Kąpieliska. Skupiał on prawie wszystkich dyrektorów zakładów pracy, szkół, instytucji, którzy włączyli się w ten temat. Przy otwarciu kąpieliska tych znanych osobistości było bardzo dużo. Zaraz, kiedy otworzyliśmy, kiedy woda była i pełne, no to przyszło ponad 2000 ludzi. Nie tylko z Oławy. Cieszyło się to dużym powodzeniem społeczeństwa. I okazuje się, że był to obiekt bardzo, bardzo potrzebny. Że uruchamia samochód, chce jechać.